Znamy sumę trzech kolejnych wyrazów rosnącego ciągu geometrycznego i wiemy, że jeśli odpowiednio zwiększymy wyrazy tego ciągu, to otrzymamy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Mamy wyznaczyć ten ciąg. Przyjmijmy, że zaimek ten odnosi się do ciągu geometrycznego. Pierwsze możliwe podejście to zastosowanie dwóch niewiadomych a i q, charakterystycznych dla ciągu geometrycznego. A drugie podejście, i właśnie to przedstawię, to zapisanie trzech niewiadomych a, b i c i ułożenie układu trzech równań z tymi właśnie niewiadomymi. Jak się za chwilę okaże, ten układ równań da się stosunkowo prosto rozwiązać. Pierwsze równanie to kluczowy, konieczny warunek ciągu geometrycznego. Mianowicie kwadrat środkowego wyrazu to iloczyn wyrazów sąsiednich. To jak teraz zmodyfikujemy w opisany w treści zadania sposób te wyrazy, to dostaniemy ciąg arytmetyczny, z którego z kolei wynika też kluczowy, tym razem nawet równoważny warunek, mianowicie podwojenie wyrazu środkowego to suma wyrazów sąsiednich. Po uporządkowaniu dostaniemy takie równanie i taki układ równań. To teraz trzeba się zastanowić, jak ten układ rozwiązać. Spójrzmy na dwa ostatnie równania. Widzimy możliwość redukcji a i c. Faktycznie, jak odejmiemy od trzeciego równania równanie drugie stronami, to po lewej stronie dostaniemy b minus minus 2b, czyli 3b po prostu, a po prawej stronie dostaniemy 52 minus 16. To daje takie równanie i od razu widzimy, b jest równe 12. Po podstawieniu tej dwunastki do pierwszego równania i któregokolwiek z dwóch pozostałych dostaniemy taki uproszczony układ równań z niewiadomymi a i c. Dalej już bardzo prosto. Wyznaczamy c z drugiego równania i podstawiamy do pierwszego. To nam daje takie równanie kwadratowe, które w nieco wygodniejszej postaci wygląda tak. No i teraz albo liczymy deltę i klasycznie te miejsca zerowe a1 i a2, albo po takim szybkim zauważeniu, że delta jest większa od zera, no musi być, bo 40 do kwadratu jest wystarczająco duże, więc po takim szybkim stwierdzeniu przyjrzyjmy się wzorom Wieta. Iloczyn pierwiastków to 144, a ich suma to 40. 144 to przecież 12 do kwadratu, inaczej 36 razy 4, no i trafione. 36 dodać 4 daje 40. Stąd takie dwa rozwiązania. No ale teraz tak, nasz ciąg ma być ciągiem rosnącym. B było równe 12. W takim razie A, które poprzedza B, nie może być od B większe. Stąd pomijamy pierwsze rozwiązanie i akceptujemy tylko to drugie. Aby obliczyć C, wystarczy od 40 odjąć A, co daje 36, czyli zauważmy na marginesie, jest to odrzucone rozwiązanie A. To może jeszcze na końcu sprawdźmy. Nasz ciąg faktycznie jest ciągiem geometrycznym, iloraz tego ciągu to 3. Suma jego wyrazów to 52, a jak zmodyfikujemy wyrazy tego ciągu, to dostaniemy ciąg arytmetyczny z różnicą równą 18.